Cześć, witajcie, ja jestem Hudo, to kolejny odcinek z drogi do BPL i ten zawodnik, którego tutaj widzicie. Dobra, zaraz o nim, bo tak, przed rozpoczęciem odcinka przejrzałem sobie wasze propozycje dotyczące wolnych zawodników. No i w sumie, tak, chyba wy chyba sugerujecie się bardziej wolnymi zawodnikami, jak są gdzieś na początku, nie? I właśnie to jest jeden z nich i on już ma klub i w dodatku jest pomocnikiem. No a my pomocników mamy dość sporo, nie wiem czy pomocnik jest nam potrzebny, ale tak z ciekawości o niego zapytamy. I to tyle z wolnymi zawodnikami na dziś. No i jeszcze dość często chyba powtarzająca się propozycja to jest sprzedaż Chetriego. No przyznam, swoje lata już ma, jednak jeszcze potrafi się rozwinąć, no ale cóż. To jest chyba jeden taki ostatni moment, gdzie możemy jeszcze na nim coś zarobić. Dlatego przedłużmy najpierw z nim kontrakt. O. Przedłużmy najpierw z nim kontrakt, to może podwyższyć jego wartość i dodajemy do listy transferowej. O, coś takiego. No i co jeszcze? O ile przedłużyłem? O, rok chyba z nim przedłużyłem, nie? Chyba tak. Więc to nie powinno nic zmienić. No i co jeszcze? Co jeszcze? Zaraz muszę zerknąć w komentarze. A właśnie, musimy kupić jakiegoś prawego skrzydłowego na miejsce Chetriego, czyli że zaraz spróbujemy kogoś takiego w komentarzach wyszukać. No i jeśli pojawia się jakaś jeszcze oferta za Esila, to za te 10,5 miliona chyba było w komentarzach, spróbujemy go sprzedać. Więc szukamy dalej. Tutaj szukamy jakiegoś prawego skrzydłowego w tych komentarzach. Dobrze by było, jakbyście dopisywali pozycję. I właśnie, jest jeszcze komentarz. Chwila. Zobaczyć wartość tego pana. Nie, no on jest taki typowy spoko rezerwowy napastnik, bo zarabia tylko 2000, dużo no właśnie nam kasy tutaj nie pożera, a co? A czasem się przyda, nie? Coś tam strzeli. Więc no, jego nie będziemy na razie ruszać. Aż tak problemu z kontuzjami nie mamy może. O właśnie, ten Loftus Check on Kimmel był pomocnikiem? Zaraz, bo w historii negocjacji go mamy, bo znowu się tutaj o nim coś pojawia. Tu gdzie jest historia? Tu jest historia negocjacji. Nieudane, tylko tutaj. Loftus Check. A on był też środkowym pomocnikiem, no kurde. Nie jestem z tego powodu... Nie szukamy chyba środkowego pomocnika, naprawdę. Środkowa pomoc jakoś jeszcze daje radę. Potrzebny nam jakiś młody, szybki, zwinny, prawy, skrzydłowy za Chetriego. Afobe? Afobe jest napastnikiem chyba, nie? Tak mi się wydaje. Czy nie? Afobe. Tak, jest napastnikiem. Ale ewentualnie na skrzydle mógłby zagrać, a ile on kosztuje? 725, dobra, jeśli byśmy sprzedali Chetriego, to może sobie pozwolimy na skrzydłowego. W sumie dobra, nie szukajmy, bo i tak nie mamy kasy, nie? Dopiero jak Chetri się sprzeda, to wtedy spróbujemy coś zdziałać z nowym zawodnikiem. A na razie przejdźmy do tego meczu. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Oni są z naszej ligi chyba, nie? Chyba, że spadli, poczekajcie. Tabelę. Zobaczmy naszą tabelę Championship. Tak, Derby County jest z naszej ligi. No i taki sprawdzian w sumie, Puchar Capital One, taki sprawdzian przed rozpoczęciem ligi, bo w sumie liga dla nas taka najważniejsza, nie? Chyba tak, bo my chcemy awansować. Chyba jeszcze tym składem nie grałem, nie? Tym trochę zmienionym. Z nowości tutaj Bellerin i Carboni, ale Carboni tam za bardzo grał nie będę. Bellerina przetestuję na tej prawej obronie, no i chyba tyle. Jeszcze Chetri może zostanie wymieniony. No i może Yesil. Zobaczymy jak to będzie. Tylko że z tym Yesilem jest tak, że są komentarze przeciwko i za jego sprzedażą, więc tutaj tak ciężko zdecydować. No dobra, już bez zbędnego przedłużania zaczynamy to spotkanie. Yesil do IB, ale nic z tego jednak nie wychodzi. I zagranie do Chetriego, bo to może być jedna z jego ostatnich bramek. No i jest, zdobywa ją. 1-0 prowadzi Hertlepool w 15 minucie i bramkę zdobywa właśnie Chetri, ten, który jest bliski opuszczenia klubu. I jest i zagrywa do IB, to może być szansa IB.
Ma sporą przewagę tutaj nad przeciwnikami i uderza i bramkę zdobywa dokładnie. Był, no jeden obrońca był i był szybszy, no i to wykorzystał. 2-0 prowadzi już Hartlepool i to jest naprawdę dobra zapowiedź tego, że no Hartlepool może sobie poradzić w Championship i awansować w końcu do wymarzonej BPL. Samet Yesil do Arismendiego, ten nie trafia niestety. Mamy jeszcze rzut rożny dla przeciwników, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, jak nie to myślę, że powinien być zaraz koniec pierwszej połowy. I dośrodkowanie i Carboni wybija tutaj zamieszanie i jest koniec. I jak na razie wynik jest dla nas bardzo korzystny, zobaczymy jak to jeszcze będzie w drugiej połowie. Jakiejś zmiany chyba na razie nie, nie gra aż tak bardzo agresywnie, nie jest skład zmęczony. Jest dobrze i Bellerin na razie spisuje się bardzo dobrze, podoba mi się. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na dłuższą metę, ale myślę, że będzie to bardzo solidny zawodnik. I Chetri, Chetri, Chetri! No nic z tego, rzutu karnego również nie ma. Ale Chetri próbuje, widać, chce pokazać, że jeszcze jest młody i chce zostać w tym klubie i pomóc awansować do BPL. Zobaczymy, czy ktoś się po niego zgłosi, czy nie. A właśnie, może też pokazuje się z jak najlepszej strony, żeby dostać ofertę do jakiegoś dobrego klubu. Chetri ruszył ponownie. Chetri! Nic z tego. I Derby County byli blisko, byli blisko. Uj, Derby County trafia w słupek, ale to był chyba spalony, nie? Czy nie? Bo gwizdek słyszałem, tak to był spalony, ale było niebezpiecznie. I Chetri, ależ on ma dużo okazji w tym meczu i kolejną wykorzystuje druga bramka w jego wykonaniu w tym spotkaniu. No i mamy 3-0 w 83 minucie. I Compton będzie szansa, jest 4-0, Derby County jest w tym momencie niszczone. No i koniec, i Hartlepool pokazało, że mocno wchodzi w nowy sezon i jest jednym z głównych faworytów do wywalczenia sobie bezpośredniego awansu. No i Samet jest zawodnikiem meczu, no w sumie asysty chyba tylko miał. Tak, dwie asysty w jego wykonaniu. 4-0 było mocno, no i musimy wygrać, musimy też dojść co najmniej do finału chyba FA Cup, żeby dostać się do Ligi Europy, bo to jest już nam w tym sezonie naprawdę bardzo potrzebne, to byłby taki solidny zastrzyk gotówki przed BPL, albo jakby się nie udało awansować, to taki solidny zastrzyk gotówki, żeby na tym sezonie wywalczyć awans, nie? Wiecie co chodzi. 425 tysięcy panu kosztował. Zarabia 5 tysięcy, nie stać nas niego. No ale dobra, może wkrótce, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zbliża się też mecz ligowy. Chetri przyjął ofertę kontraktu, czy ja go wystawiłem na listę transferową? Chyba go wystawiłem, nie? Nie wystawiłem go na listę transferową, teraz dopiero go wystawiłem na listę transferową. No ale dobra. Niewiele chyba w tym odcinku zdziałamy. Bo tu niedługo będzie zaraz, chociaż nie, no nie tak niedługo, może coś nam się uda zrobić w kwestii transferów. Ale jeszcze nie, teraz czas na pierwszy mecz ligowy z Sheffield. O matko, jak to, nie wiem jak to wymówić, ale graliśmy już z nimi, bo tak mi się wydaje, kojarzę ich Sheffield Wheat. Nieważne. Nieważne, naprawdę. Graliśmy z nimi, kojarzę ich, graliśmy chyba w pucharze, albo w lidze ich mieliśmy. Nie, w lidze ich nie mieliśmy, graliśmy chyba z nimi w pucharze. A zobaczmy, czy jest ktoś, kto z nami awansował. Z nami awansował... O, West Ham spadł. Kto z nami awansował? To Bournemouth, jakoś tak? Nie wiem. Nie kojarzę nikogo. A, Birmingham City z nami awansowało. Ich kojarzę. No i reszty Ipswich Town? Czyżby? Nie, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia kto jeszcze mógł z nami awansować. Nie wiem ile zespołów tak naprawdę awansowało. No ale dobra, rozpocznijmy mecz pierwszy ligowy. I zobaczymy jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że ligę rozpoczniemy równie dobrze jak puchar. Zaczynamy. Samet Yesil, Samet Yesil, on się rozpędził i chyba zaraz zdobędzie bramkę i on zdobywa 1-0, prowadzi Hartlepool, Yesil. No pokazuje co potrafi, to jest Yesil z poprzedniego sezonu, w pucharach mało strzela, ale w lidze pewnie będzie królem strzelców, o ile od nas nie odejdzie oczywiście.
Samet Yesli przedarł się i czy... No nie, bramki nie zdobył. Rzut karny? Tak jest, rzut karny, proszę państwa. W 30 minucie żółta kartka dla obrońcy przeciwników. No i zobaczymy, czy Chetri wykorzysta tą jedenastkę i powiększy prowadzenie swojego zespołu. No, czekamy. Czekamy na jego strzał. Uwaga. Chetri na dwa tempa i bramkę zdobywa. Mamy 2-0. I Samet Yesli ponownie się rozpędza, biegnie w stronę bramki i bramkę zdobywa. 3-0. Rozpędziło się Headpool, rozpędził się Samet Yesli. Czy zdobędzie w tym meczu hat-tricka? Zobaczymy. Ruszył ponownie Samet Yesli, idzie po klasycznego hat-tricka, czy go zdobędzie? Zdobywa go bramkarz, nawet się nie ruszył. 4-0 Yesli z klasycznym hat-trickiem? Chyba. Tak. Czekajcie, bo zapomniałem teraz. Klasyczny hat-trick był w pierwszej połowie, tak, ale czy on musi serię zrobić? Czy ktoś mu może to przerwać, tak jak to zrobił Chetri? Bo poważnie teraz nie pamiętam, jak to było. Jak strzelałem klasyczny hat-trick, to było w karierze zawodnika i nikt mi nie przerywał. A teraz, no, tak już z tym karnym, ale dobra. Mamy 4-0, to się liczy, zaraz będzie koniec pierwszej połowy. No i dokładnie, już jest. No, przeciwnicy myślę, że są zdruzgotani, nie wiedzą co robić. Mamy 4 strzały i 4 celne, oni mają 2 strzały i 0 celnych, ale posiadanie piłki mają większe, patrzcie. No, ale dobra, jakieś zmiany może. Może by tak szedł Hawkins. Trochę się osłabimy, bo i tak prowadzimy, to czemu by nie? Niech się rozwijają młodzi, na razie tyle, jeszcze potem może Franksa wpuścimy. I zaczynamy drugą połowę. Chetri na skrzydle w polu karnym, Samet Yesli, Chetri. Dośrodkowanie zablokowane, będzie rzut rożny. I dośrodkowywał będzie również Chetri. I na Magnera, Magner z główki, jednak nic z tego nie wyjdzie. Rzutu rożnego drugiego też nie będzie. Bellerin w akcji ofensywnej, dośrodkowanie na Yesli, nic z tego nie wychodzi, ale jest jeszcze Compton, podaje i strzał z chyba Smitha i to jest gol, bramkarz ponownie się nie rusza i jest 5-0, coś cienki ten ich bramkarz, nie chcielibyśmy go chyba kupić. Zbliża się końcówka, 5 minut doliczone, akcja gospodarzy, no i strzał, no i bramka honorowa. A jednak im się udało, jednak Carboni nie zachowa tu czystego kąta. Jeszcze Chetri będzie próbował coś ustrzelić w tym meczu, bo on tu jest bez bramki. Chetri, no próbował chyba strzał z daleka, ale nie udało mu się kopnąć piłki, no i znowu rywale. Oj, tutaj mają szaloną końcówkę gospodarze, jednak chyba im się to jednak nie uda. Ale nie, koniec. 5-1, nie 5-0, a 5-1 jednak. Uratowali honor, jednak zawodnikiem meczu Yesil oczywiście, który ustrzelił hat-tricka. No i dobra, co my tu dalej mamy? Symulujemy powoli u Suarez do Bayernu. Czy pojawia się jakaś oferta za Yesila lub Chetriego? Czy czasem nie jest zablokowany Yesil, że ten? Nie, ma zainteresowanie. Okej. Okay. A, kontrakt mi się też kończy. No dobra. Nie wiem, czy chcemy przedłużać, czy nie. Coś dostaliśmy. Oferta transferowa za Sameda Yesila. Ile to? Czy to jest 1 500 000? Wy sobie jaja robicie? Serio? To jest 1 500 000? Raz. Zaraz. Raz, dwa, trzy. Tak, to jest 1 500 000. Nie. 10,5 panowie, 10,5. Jest wasz. Ale wątpię, żeby było was w ogóle na niego stać. Pewnie wyciągnęliście wszystko, co mieliście, żeby złożyć mi taką, powiedzmy, śmieszną ofertę. Co ja? Kolejna oferta. Samet Yesli. O, Espanyol. Czy wy sobie, kurde, ze mnie jaja robicie? Serio? No wiemy, że wy już jesteście bogaci. Dlatego... 10,5. Za to mogę wam go sprzedać. Ale nie za mniej. Na pewno. Ach. Oni są z naszej ligi. Pewnie znowu wzięli całą kasę na to, żeby złożyć do niego ofertę. Czy ja tamtym nie dałem 15 przypadkiem?
Oh my god. Nie, 10,5. 10,5 mniej nie może być. Nie, oni sobie zaraz za nie ja robią. Z tymi ofertami, naprawdę. Czy symulujemy? O, to jest pytanie. Kurde, wiecie co? Przesymulowałbym, bo to okno transferowe jest. Potem jak coś to nadrobimy, no kurde, bo tu jest jeszcze Tottenham, ale... No kurde, ciekawe mnie co będzie dalej, wiecie? Symulujemy. Można zaryzykować, to jest dopiero początek sezonu. Myślę, że możemy to potem nadrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie. Rozpoczęli. Sorry, jeśli przegramy, ale no ja muszę to przesymulować. Korci mnie tak, bo wiecie. Ach, trzeba dalej iść w okno transferowe. Coś może uda nam się zdziałać. Może remis tu. Bo już mamy drugą połowę. Antonio. Ten, który wszedł dopiero Wood dostaje czerwoną kartkę, to nie jest dla nas dobrej. 4 zostaje. 1-1 IBE! Jest! Mamy remis. Mamy remis, ale dobrze nie jest. 4 kontuzjowany. 6. 10. I pół. Mniej być nie może. Ale już Espanyol widać jest bogatszy. 4-9 z nim, no i zawieszony Woods. No dobrze. Lecimy dalej. Oferta transferowa Summit jest i cały czas cisną. West Ham. Też są z naszej ligi, ale oni kasę mają. 10,5, ale właśnie, czy nam starczy czasu, żeby kogoś kupić? Musi nam starczyć. Musi nam starczyć czasu, żeby kogoś kupić. Jak coś. Tylko on musi odejść w dobrym momencie, jak coś. Za Comptona oferta. Ale nie, Comptona naprawdę bardzo dobrze mi się gra. On jest tam, gdzie być powinien. Nie. Nie będziemy sprzedawać Comptona. Sorry. To nie było w planach. Sam Diesel, o już się robi poważniej, 9,5. Ale 10,450. Tyle mogę jeszcze zejść, okej? Okay? Tyle mogę zejść. Sceny, panowie. No i. 4 wiadomości aż. Zgodzili się. Zgodzili się. To ich już olewamy, a my zaraz szukamy nowego napastnika. Zawodnik sprzedany. Samet Yesil, proszę państwa, opuścił nasz klub. Mamy tak, 9 milionów. No i taki napastnik, dobra, żeby te 30 tysięcy zarabiał chociaż. I spróbujmy tak. Dybala był w komentarzach. Nie tak, Dybala. Paulo Dybala. Zapytajmy o niego. Uwaga, dalej. Emenike. Emanuel Emenike. Zapytajmy o niego. Zaraz muszę zerknąć się dalej w komentarze. Chwila. Wybaczcie tą ciszę, ale szukam. Szukam jakiegoś dobrego, nie na poziomie Yesila, bo wiecie, jak kupię jakiegoś, co ma tyle samo overalla, to mi to nic nie da, nie? Musi być ktoś bliżej 80. Edgar, chwila. Tylko kto... Edgar Leas, tylko obrony, to nie. Oj, ciężko, ciężko. Lukas Piazon. To jest lewy skrzydłowa, myślę, że spokojnie mógł zagrać na ataku. Tylko nie wiem, ile może mieć overall, ale dobra, tą trójkę na razie, chwila. Tą trójkę i symulacja jeden dzień. Yesil odszedł do West Hamu, do naszej kurde ligi, będzie nam 17,5 za Emenike, on zarabia 60 tysięcy, a jakby wam tak dać, nie wiem panowie, kurczę, 8,5, i tak mnie nie stać, chwila, czemu mnie nie stać, a bo dałem na ten 8, 8 i nie wiem kogo. Kogo mogę dać? Nikogo. Spróbujmy. Spróbujmy. Za drogi. Dobra, dalej. Jeden dzień jeszcze mogę? Mogę. Oferta nie do przyjęcia. 13,5 minimum. 21.
Cholera, nie będziemy mieli teraz napastnika, no. Martwi, tak, wiem, że martwi cię jest i fajnie, ale cholera, wiem, że zagrasz i tak, tylko z chwila. Chwila, tu zagra Walker, tu wejdzie Green, a my potrzebujemy znaleźć napastnika. I to jak najszybciej. Z dobrą ceną. Bo mamy problem. A w komentarzach są, kurczę, sami pomocnicy. Januzaj, no pomocnik. Kto to jest? Chwila. Dopisujcie pozycję. Bardzo bym prosił. Osy... Chy... Nie ma kogoś takiego. Obrońca. Ojej. Chwila. Jest napastnik z Nottingham. Ale... Po co mi napastnik z klubu na moim poziomie i pewnie jeszcze gorszy? Z klubu, który dopiero po... No, zremisowałem się nim, ale... Cholera, nie. No tak, a... Dobra, jest i został sprzedany. Ale... No nie mamy nikogo za niego, jedynie kogoś możemy kupić to kogoś na jego poziomie. No, chyba, że nie wiem, chwila. Kto tu może... O, ktoś... Doświadczony... Czy że stary? I będzie mało kosztował. A duży overall. Kto tu jest stary i... Ibra? Nie, ile Ibra może kosztować? Zlatan. Zlatan. Ile ty jesteś warty? 22,5. Chwila, małe cięcie. Ja się muszę zastanowić. Może jeszcze w tych komentarzach kogoś wyszukam. Chwila. Adam z Barcelony. Pozycja prawy skrzydłowy. Może być. Adam... Ale jaki? Który to Adam? Tyle Adamów jest. Wiem, że z Barcelony, ale no chwila. Z Barcelony B, tak. Więc lecimy. Gdzie to jest? To jest Liga. Liga. Adelante musi być. Zaraz. Chyba, że awansowali. To już będzie problem. Nie tu! Fuck! No da, będziemy grać Hiszpanię od razu, o. To są dwie ligi. Liga Adelante. I Barca B, jest Barca B. Adama. A, on się Adama nazywa. Kupa Dama. Ej, ja zrozumiałem, że on ma na imię Adam, a ty odmieniasz tu Adama. On ma po prostu na imię Adama. Okej, zapytaj mu niego. Spoko. I jeszcze kogoś trzeba wyszukać. Bart, czy jakoś tak? Finne. Proszę państwa. Zapytaj mu niego. Ten pan, chyba Sao Maximi się to jakoś... Ten tego czyta, nie wiem, ale pytam o niego. Drmić? Myślę, że nas może nie być na jego stać, ale spytamy. No i dobra. Na razie tyle. Symulujemy z nim naprawdę, bo wiecie, chcemy skończyć to okno. Z Tottenhamem zagramy. Ale to już musi mieć napastnika na Tottenham. Zdecydowanie. 1-1, dobrze jest. Cetri. Cetri ratuje nam dupę. Jest coś. Fine. 975... Składamy to. On może być okej. Okay. Dalej. Drmić. 27 milionów, nie stać nas. Koniec zawieszenia, dzięki. Jeszcze o jednego chyba spytaliśmy, to przesymulujmy jeden dzień. Oferta transferu przyjęta. Mamy to, nie wiem, 4 lata. Kluczowy. Nie wiem, ile on może mieć w tym momencie overalla, naprawdę. Adama. 825, kupimy dwóch na wszelki wypadek, stać nas! Ale kurde, jeszcze ktoś. Sao Maxi... Co? Serio? Okej, dzięki panowie. Dzięki, wartość zero. Dzięki. Biorę go w ciemno od razu, nie? Jak za darmo, wiecie, jak dają to bierz, a jak nie dają to bierz i uciekaj. Takie przysłowie, nie? Więc jasne, że go biorę. Okej, nie mam pytań. Oferta transferu przyjęta. Bierzemy po prostu pełno tych napastników, po prostu potem ich posprzedajemy. Potrzebujemy... Co? Nie, masz... Dobra, jeszcze... Nie, bo nas nie będzie stać na innych. Tyle. 4 lata, kluczowy 5%. Co ty na to? I jako, że za nich mało płacę, to sobie zwiększę... Bo on chyba 30 zarabia, ja jeba. Dużo zarabia.
jako że za nich mało, i tak mało płacę, to sobie zwiększę ten. I może jeszcze nas będzie stać na Derika, obrońcę z Real Madrid, też się proponował, też go proponowaliście, tylko że on jest taki, że on... A nie, nie zarabiasz tak dużo, no to pytam, 15 tysięcy, bierzemy go. Pytam o niego. Tottenham, Tottenham trzeba zagrać, cholercia, będzie ktoś na Tottenham! Proszę! Jest, przyjęli kontrakty. Mamy to. Mamy Maxima za darmo na Tottenham. Mamy tego za milion prawie. I zaraz posprawdzamy overall i mamy Adama. Adama, jak to odmienić? Adamę? Nie mam pojęcia. Ale dobra, coś jest, coś jest. Coś się zaczyna dziać. Derek. Ile wy za niego? 800 tysięcy, tak? No to damy te 800 tysięcy. Spróbuję go sprowadzić, naprawdę się może przydać. A Kurt Zuma, chwila, on się pojawił wcześniej, tylko nie było mnie na niego stać nigdy. A teraz Kurt Zuma, zapytajmy o niego. Ale to już jest mecz z Tottenhamem. Czas na chwilę prawdy, czy oni mają wyższy obron niż jest? I 72 jest. 72. Bertine, Bart, czy jakoś tak. Maxim 67. Dobra, będzie rezerwowym. I Adama 69. Dobra, będzie na tym. Za Cetriego. On na pasniku może zagrać. Wiecie, on jest bardzo dobry ogólnie. Fajnie się nim gra. Bo ja miałem już przyjemność nim grać, dlatego jak zobaczyłem go w komentarzu, to sobie go wziąłem. I Adamem nie grałem, dlatego przetestujemy 69, sorry Cetri. Polecisz na razie na ławeczkę. Za Barbera. Dobra, zobaczymy, czy to da radę pokonać Tottenham. Jeszcze dwie zmiany się pojawiły. Nie ma z nami Esila. Czy Finne będzie lepszy? Ma overall o jeden lepszy. Czy to będzie to? Zobaczymy już w kolejnym odcinku. W drugiej rundzie Capital One przeciwko Tottenhamowi rzucili nas od razu na głęboką wodę, ale cóż. Musimy sobie jakoś poradzić. A ja w tym momencie dziękuję za uwagę. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.